Cześć, nazywam się Oliwia Czerniewska. Od czterech lat publikuję w internecie swoje teksty i możecie kojarzyć mnie z nazwy Wiem jak kochać. Jestem też autorką książki pod tytułem Naucz mnie kochać. Kupicie ją na stronie nieznani.com Od niedawna prowadzę dla Was podcast, co było takim powiewem świeżości w mojej internetowej działalności i zachęcam Was do zapoznania się z poprzednimi odcinkami, gdzie mówiłam o toksycznych związkach, jak je rozpoznać, i jak się z nich wydostać. Będę wdzięczna oczywiście za zostawienie łapki w górę, subskrypcji lub oceny na Spotify. No i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na wstępie muszę Was przeprosić za mój głos, bo niestety od tygodnia męczy mnie katar i pewnie część z Was, która jest wyczulona na ten typ głosu, będzie to słyszała. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo i że nie przeszkodzi to Wam w odsłuchu. Mogłabym oczywiście w tym tygodniu odpuścić sobie nagrywanie, bo nie mam zobowiązań wobec nikogo, tylko wobec siebie, ale dla mnie regularność jest naprawdę bardzo ważna, co pewnie już widzicie po moim Instagramie, bo teksty pojawiają się dosłownie codziennie od roku. Było dosłownie parę dni przerwy w ciągu tego roku od moich tekstów, dlatego i tutaj zamierzam dodawać podcasty regularnie i Mam nadzieję, że w trakcie nagrywania głos mi nie odmówi posłuszeństwa i że nie będzie Wam to przeszkadzało, że trochę inaczej mówię niż zwykle. Ale już nie przedłużam, zaczynamy. No, lecimy. W poprzednich odcinkach poruszałam takie dość niewygodne kwestie, czasami nawet przerażające i przede wszystkim bardzo smutne. Klimat był poważny, ale oczywiście dający też nadzieję, bo po to tu jestem. Dziś dla odmiany trochę się pośmiejemy, aby rozluźnić atmosferę tego podcastu. Myślę, że taki format będzie fajny, jeżeli czasem spotkamy się tutaj na pogaduchy i ploteczki, a czasami poruszymy jednak te ważne kwestie. Dziś opowiem wam o typach facetów na randkach. Będą to historie z moich własnych doświadczeń, a także z opowieści moich czytelniczek, moich koleżanek. I zachęcam Was do wysłuchania, jeśli jesteście ciekawi, bo opowiem Wam tutaj kilka zabawnych sytuacji z mojego randkowego życia i będą to prawdziwe, realne historie. Pierwszy typ faceta to typ gangster. Zacznijmy sobie od takiego prawdziwego mafiozy, na którego z pewnością spora część z Was się natknęła, bo widziałam też TikToki w tym stylu. To jest taki typ, który na pierwszej rance nie powie Ci, czym on się zajmuje, ani skąd pochodzi, bo gdyby Ci to zdradził, to po prostu musiałby Cię potem zlikwidować. On nie może w ogóle o tym rozmawiać, bo chce Cię chronić przed tym swoim niebezpiecznym światem. Potem oczywiście się okazuje, że te jego gangsterskie wybryki to tak naprawdę jakaś jednorazowa transakcja nielegalnym bimbrem, czy czymś takim a jego betę z przyciemnionymi szybami, to kupił mu tata z okazji obrony licencjatu, czy coś w tym stylu. <grym> Tutaj w sumie mogę Wam opowiedzieć, jaki mi się gangster przytrafił. Klasycznie nie chciał mi zdradzić, gdzie pracuje, czym się zajmuje, bo powiedział, że to nie są zbyt legalne rzeczy i on w ogóle nie jest przyzwyczajony do tego, żeby tak się otwierać przed kimś na pierwszym spotkaniu. No ja akurat może przeginam w drugą stronę, bo ja to całą historię swojego życia opowiem, jak się napije wina. Ale no takie podstawowe rzeczy, jak gdzieś urodziłeś, w jakim państwie, w jakim mieście, no to nie wiem. Nie myślałam, że to tajemnica, po prostu. I pamiętam właśnie, że na tym spotkaniu dużo razy powtórzyłam, że no nie wiedziałam, że to taka tajemnica. Jak go o coś pytałam, powiedział, że mieszka w Warszawie teraz, ale wcześniej tu i tam. I teraz uwaga, totalny hit, bo byliśmy na drinku i potem wracaliśmy. Ja zapytałam go, czym będzie wracał do domu, a on, że uberem, bo już nie te czasy. Ja sobie myślę, co? No i dopytałam, w jakim sensie nie te czasy, a on na to, że kiedyś to wszystko było wolno. Czyli ogólnie miał na myśli to, że kiedyś mógł sobie jeździć po pijaku, bo był nietykalny po prostu był poza prawem. Taki gangster, że jak policja widziała jego blachy, to bała się w ogóle je zatrzymać. No to był po prostu typowy mafiozo. Kolejny typ to typ podróżnik. To jest taki facet, który na Tinderze ma wpisane w opisie hobby podróże. I o ile naprawdę podziwiam osoby, które podróżują, poznają inne kultury, odwiedzają jakieś najciekawsze zakątki świata. O tyle nigdy nie zrozumiem, dlaczego w dzisiejszych czasach to jest wręcz dziwne, żeby nie podróżować. Jakby mam wrażenie, że niektórzy nie przyjmują do wiadomości tego, że są osoby, które na przykład nie mają czasu na podróżowanie, bo mają tutaj wspaniałe życie, mają dzieci, mają własną firmę, którą dopiero rozkręcają i chcą obecnie skupić się na tym, a nie na tym, żeby koniecznie podróżować, bo może myślą sobie, że zrobią to później. Nie wiem, na emeryturze, za parę lat, cokolwiek. Są osoby, które nie mają na to kasy. Zwyczajnie. Albo mają kasę, ale wolą ją wydać na coś innego. Są też osoby, które zwyczajnie nie lubią podróżować, bo na przykład nie lubią latać samolotem, nie lubią tego pakowania, nie lubią. Tego zamieszania, czują dyskomfort, kiedy opuszczają swoje państwo, są naprawdę różne powody, i pewnie domyślacie się, że skoro ja o tym mówię, to jestem jedną z takich osób. W przyszłości bardzo bym chciała podróżować, ale zwyczajnie nie chcę odmawiać sobie codziennych przyjemności, by każdy grosz odkładać na jakąś wycieczkę. Jeżeli kiedyś będę mogła sobie pozwolić na to, co pozwalam to, na co pozwalam sobie teraz. Plus podróże, to na pewno z tego skorzystam, ale na ten moment skupiam się po prostu na innych rzeczach. I typ podróżnik to jest ten typ, który właśnie tego nie rozumie, nie przyjmuje w ogóle do wiadomości, że ktoś może mieć inne cele życiowe niż odwiedzenie innego kraju. Wiecie o co chodzi. Dla niego jedyna pasja, która czyni nas wartościowymi, to właśnie podróżowanie. A już totalnym absurdem jest to, że zwykle osoby, które wywierają największy nacisk na nas, że też powinniśmy podróżować, to zwykle jeżdżą na wakacje do Grecji, na All Inclusive i tydzień smażą się na leżaku, nie zwiedzając dosłownie nic. Zdarzało mi się spotkać na swojej drodze takich właśnie podróżników. I oni, kiedy dowiadywali się, że ja piszę wiersze, że udało się wydać moją książkę, że studiuję psychologię, pracuję w branży e-commerce, to oni nigdy nie dopytywali skąd pomysł na takie studia, jak to się stało, że piszę, co robię dokładnie w pracy, tylko oni będą się dopytywać, czym jeszcze się interesuję, jakie kraje odwiedziłam. To jest dla nich za mało to, co robię, bo oni oczekują, że opowiem im, gdzie byłam. A najzabawniejsze jest to, że zwykle jest to facet o zawodzie syn, któremu wszystkie wycieczki postawili właśnie rodzice. I oczywiście to nic złego, poszczęściło mu się super pozazdrościć, ale zacznijmy w końcu normalizować to, że przeciętna osoba, która wynajmuje mieszkanie, ma dwadzieścia parę lat, dopiero rozpoczyna karierę zawodową, nie dorobiła się jeszcze tyle, żeby podróżować kilka razy do roku. Znowu chcę podkreślić, że nie mam na celu obrażenia tutaj osób, które podróżują. Ale jeśli masz taką pasję, to opowiedz mi jakie miejsce ci się najbardziej podobało, czego się tam nauczyłeś, jakie różnice widzisz między tym państwem a Polską. A nie podkreślaj na każdym kroku, żebym żałowała, że nie podróżuję, bo podróże tak kształtują. No bo skoro kształtują cię na tak nieciekawą osobę, to cieszę się, że siedzę w domu. Serio. Kolejny typ to typ z siłowni. I tutaj jest bardzo dużo podobieństw między nim a podróżnikiem, bo takiemu powiesz, że zaprojektowałaś rakietę kosmiczną, że za tydzień lecisz w kosmos, bo pracujesz w NASA, a on i tak zapyta, jaki uprawiasz sport. I jeśli żaden, to jak w ogóle możesz być tak nieciekawą osobą? I wiecie, ja rozumiem, że sport to zdrowie i super, że ktoś dba o swoje ciało i o swoją sylwetkę, ale jeśli całe prywatne życie tej osoby kręci się wokół siłowni i jest to jedyny temat, na jaki ona potrafi rozmawiać, no to też trochę słabo. Mówię tutaj o skrajności, bo są ludzie, którzy ćwiczą, ale traktują to jako ich osobistą sprawę, jako ich czas dla siebie i niekoniecznie jest to dla nich najważniejszy aspekt życia, i to jest normalne. Tak samo inni mają prawo do tego, żeby było to sensem ich życia, ale takie narzucanie komuś swojej wersji i traktowanie go gorzej tylko dlatego, że jest inny jest po prostu niegrzeczne. Też widzę różnicę między tym, jak ktoś naprawdę robi to wszystko z pasji, układa treningi innym, pomaga im schudnąć, pomaga im pokonać otyłość, pokonać jakieś choroby. Po prostu. Jest to jego pasja, jest w to zaangażowane i się w tym rozwija, zgłębia wiedzę, czyta, chodzi na szkolenia. Rozumiecie. A między osobą, która tylko i wyłącznie chodzi na siłownię, wyciska ciężary i jedyny temat, jaki potrafi poruszyć, to ile kilogramów wyciska na klatę. Jest to moim zdaniem troszeczkę puste po prostu. Ale taka jest moja opinia, więc. Nie skreślam nikogo, taki sportowiec też ma szansę znaleźć miłość. Ja nie mówię, że to jest jakaś czerwona flaga, absolutnie nie. Po prostu, no, nie mój typ. Nie mój typ, a takich spotkałam, więc Wam opowiadam. Kolejnym typem jest centuś. I tutaj wiem, że jest to kontrowersyjny temat w obecnych czasach, kiedy te randki z Tindera, randki z internetu są bardzo powszechne, nawet bardziej niż takie poznawanie się na żywo. Bo kwestie płacenia na randkach często są poruszane przez obie płci, i wychodzą z tego różne kłótnie, skrajne opinie i każdy ma prawo do własnej, oczywiście, ale typ centuś to jest taki człowiek, który rozgryzł już wszystkie te wredne baby i on nie będzie dawał z siebie robić frajera. On ci nie postawi drinka, bo skąd ma pewność, że mu się to potem opłaci? Przecież za drinka to chociaż powinien sobie pomacać, a za kolację to już się należy stosunek. Naczytał się w internecie, że kobiety chodzą na randki tylko po to, żeby za darmo się najeść, i on ci nie będzie nic kupował. Rachunek na pół albo nara, i co z tego, że to on zaprosił? Kobiety lecą tylko na hajs i nic od siebie nie dają, i on się na to nie będzie godził. Potem się odezwie, jak już ci postawi tą kawę, że masz mu oddać te pieniądze. A jak po spotkaniu nie będziesz zainteresowana już kolejnym, to prześle ci numer konta, żebyś mu oddała. I chyba nie muszę tutaj rozwijać tematu, bo doskonale rozumiecie o co mi chodzi. Dla niego liczy się, aby jak najmniej wydać, a jak najwięcej zyskać. I twierdząc, że to laski chcą go wykorzystać, tak naprawdę to on przychodzi na to spotkanie z zamiarem osiągnięcia korzyści. Tutaj podzielę się też historią z mojego życia. Byłam na randce z facetem, który zaprosił mnie do takiego pubu z wypasionymi autorskimi koktajlami. Wypiliśmy po dwa i przyszło do płacenia. Ja, mimo że wychodzę z założenia, że kto zaprasza, ten płaci, to i tak zawsze pytam na randce, jak płacimy, czy coś w tym stylu. I tutaj też tak było. Zapytałam jak płacimy, a on że teraz on zapłaci, a ja w kolejnym lokalu. Tak czy siak w kolejnym lokalu bym to zaproponowała i pewnie bym zapłaciła, bo zawsze tak robię, ale serio. <grym> I to jeszcze nie koniec, bo poszliśmy do kolejnego lokalu. Powiedział, że słyszał, że tam jest dobre wino i oni mieli już zamykać za pół godziny, więc wzięliśmy tylko dwie lampki. I ja zapłaciłam i wyszło o 150 zł mniej niż on zapłacił w tym pierwszym lokalu. Więc powiedział, że jak pójdziemy jeszcze do trzeciego, to ja zapłacę i będziemy kwita. I oczywiście później liczył na to, że ja go zaproszę do domu, bo mnie odprowadził i jak byliśmy już pod drzwiami, to zapytał, nie zaprosisz mnie do środka? A ja powiedziałam, że nie. I oczywiście nigdy więcej się do niego nie odezwałam. No bo i tak już byliśmy kwita, więc bez sensu było kontynuować znajomość, prawda? Kolejny typ to Instagramowy Poszukiwacz. W gronie moich koleżanek nazywamy tego osobnika trochę inaczej, ale nie będę się tutaj dzielić tym określeniem, bo jest mocno obraźliwe. Instagramowy Poszukiwacz to facet, który obserwuje na Instagramie kilka albo nawet kilkanaście tysięcy kobiet, które oczywiście, jak się domyślacie, nie obserwują jego. Gdy obserwujesz takiego poszukiwacza, to nie napotkasz na Instagramie kobiety, której on nie polajkował choćby jednego zdjęcia. Serio. I tutaj naprawdę nie wyolbrzymiam. Oczywiście większość z tych kobiet ma bardzo odważne zdjęcia, co absolutnie nie jest dla mnie niczym złym, bo sama lubię wstawić seksy fotę, ale kiedy widzę, że facet obserwuje kilka tysięcy takich profili i mam polajkowane przez to kilkanaście tysięcy takich zdjęć. To zastanawiam się, kiedy on to robi. Serio, ja sama spędzam na Instagramie długie godziny, przez to, że udostępniam tam swoją twórczość i naprawdę to zajmuje dużo czasu, więc zastanawiam się, czy nie szkoda mu życia na takie Instagramowe łowy, zamiast po prostu poderwać kogoś na żywo. Albo chociaż, nie wiem, na Tinderze, gdzie ludzie są właśnie po to, żeby randkować, no bo na Instagramie nie każdy jest po to, żeby się umawiać z kimś. No, nic mi do tego, każdy żyje oczywiście jak chce, ale zawsze mnie zadziwia taki typ faceta. Szczególnie, że często są to naprawdę bardzo atrakcyjni mężczyźni, którzy na 100% nie mają problemu z powodzeniem u kobiet. Także ciekawy przypadek, ale bardzo często spotykany. Dajcie mi znać w komentarzach, czy natknęłyście się na niego. Ogólnie, dajcie mi znać, czy natknęłyście się na jakiegokolwiek z tych, których wymieniłam. Następny jest artysta-malarz. To jest taki typ, który określa się jako artystyczna dusza, jako wrażliwiec. W rzeczywistości nie ma on oczywiście żadnego talentu artystycznego, ale wie, że laski na to lecą, więc często mówi rzeczy typu: Nie słucham współczesnej muzyki. To nie jest dla mnie. Ja w ogóle nie pasuję do tych czasów. Powinienem urodzić się dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie było tej całej pogoni za kasą, za Instagramem, za karierą. On to lubi usiąść sobie wieczorem z książką i kontemplować o życiu, ale nie wiesz w to, bo on na te teksty i na tą udawaną wrażliwość wyrywa tyle lasek, że przez jego łóżko przewija się znacznie więcej dziewczyn niż książek. Artysta malarz z reguły umawia się z dużo młodszymi od siebie, bo kobiety w jego wieku zwykle potrafią już rozpoznać, że ta jego sentymentalna gadka to jedna wielka ściema. Gdy powiesz mu, że słuchasz jakiegoś artysty, a on nie będzie go znał, to nie przyzna się do tego, tylko powie ci, że on to woli bardziej klasyczne brzmienia. Czy też kryminały, to nie dla niego, tylko poezja i romanse, a jego ulubiony malarz to Beksiński. Pewnie nie znasz. Czy zna jakiegokolwiek innego? No nie. Artysta-malarz często przygina z używkami, ale w ten sposób przecież zdobywa wenę i nie zrozumiesz tego jako zwykła szara jednostka która jest zagubiona w tym okropnym nowoczesnym świecie. Możesz wpaść do niego, a on ci pokaże jego ulubione pozycje. No tylko niekoniecznie te na półkach. Kolejnego gegatka nazywam bedboyem. Jak wiemy wszyscy, łobuz kocha najbardziej i laski naprawdę lubią bedbojów. Tylko że laski lubią prawdziwych bedbojów, a nie chłopców, którzy tylko marzą, by zostać bedboyami, bo no oglądali się za dużo seriali o nastolatkach. Tacy często robią sobie dziary, żeby podkreślić jacy są groźni. I będą mówić ci, że oni nie szukają związku. Powiedzą, odpuść sobie maleńka, bo ciężko ci będzie mnie doścignąć. Nie nadaje się do miłości, złamie ci serce. Kiedyś już kochałem, ale przez to już nie potrafię. Ale ty nie zrozumiesz. Możesz zostać u mnie na noc, ale musisz pogodzić się z faktem, że rano zniknę. Mam swoją mroczną stronę. Typ Bad Boy ogólnie ma dużo wspólnych cech z gangsterem i artystą-malarzem. Połączenie tych trzech typów to już jest totalne kombo. Ten Bad Boy to wychował się na ulicy, zna jej reguły, szkoda tylko, że chata rodziców jest na strzyżonym osiedlu, a gdy mijają Was dresy, to on pierwszy przechodzi na drugą stronę, bo boi się bardziej od ciebie. Typ Bad Boy też lubi otaczać się dużą ilością kobiet młodszych od siebie. A ta jego blizna pod okiem to tajemnica, i on nie zdradzi ci jej pochodzenia, bo to długa historia. Kiedyś w obronie swojej kobiety, tej jedynej, którą kochał, walczył ze złymi ludźmi i prawie stracił życie. No tak naprawdę, miał wypadek na nodze, ale to nieważne. Kolejny typ to typ Desperat. I wiem, że to brzmi bardzo źle, ale naprawdę nie mam na celu nikogo urazić. Inaczej tego nazwać nie mogę. Bo mówię tutaj o mężczyźnie, który jest zakochany już podczas pisania z tobą. On cię jeszcze nie zna. On nie widział cię na żywo, nie rozmawiał z tobą przez telefon, ale on już jest zakochany. I on nie idzie na tą pierwszą randkę, żeby sprawdzić, czy się dogadacie, tylko dla niego to jest oczywista oczywistość. On już jest zakochany, on już tylko idzie potwierdzić i koniec. No, to jest troszeczkę creepy, bo. Idziesz na spotkanie, nie czujesz tego wajbu, nie czujesz tej energii, nie czujesz pociągu, rozmowa się totalnie nie klei, ale on jest zakochany, on już jest zaangażowany. I ma wrażenie, że on nie widzi tego, że nie ma między wami żadnego połączenia, tylko on już postanowił, że to ty będziesz jego żoną i koniec kropka. I on już cię wybiera, już chce z tobą być nie znając Twoich jakichkolwiek poglądów na życie. On nie wie, czy Ty chcesz mieć dzieci, nie wie, czy Ty chcesz ślubu. On nawet nie wie, czy Ty szukasz, kurde, związku. On nie wie o Tobie nic. Nie wie o Twojej przeszłości, o Twoich marzeniach, celach, planach, o niczym. Ale on już postanowił, że Ty jesteś jego wybranką serca. I uwielbiam, jak facet jest zaangażowany. Uwielbiam, jak facet... Pisze do mnie codziennie, jak mnie komplementuje, jak o mnie zabiega, jak już od pierwszej randki pokazuje, że naprawdę jest mocno zainteresowany mną, ale kiedy facet nic o mnie nie wie, bo nic mu nie powiedziałam, a on już mnie kocha, to nie czuję się z tym fajnie, nie czuję się adorowana, bo wiem, że nie jestem w żaden sposób wyjątkowa, tylko mógłbym mnie zastąpić jakąkolwiek inną kobietą. Skoro mnie nie zna, no to. To mógł być ktokolwiek zamiast mnie. Więc jak najbardziej rozumiem to, że niektórzy czują się bardzo samotni i naprawdę marzą o tym, żeby mieć drugą połówkę, ale tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, do którego z wysłuchania was zachęcam, niech te osoby poznają siebie najpierw, zrozumieją czego chcą, kogo szukają. Bo zdarzyło mi się być na randce z facetem. I słyszałam, co on mówi, więc wywnioskowałam, czego on szuka, i wiedziałam, że totalnie nie jestem to ja, bo na przykład on szuka spokojnej dziewczyny, a ja jestem, wiecie, crazy. On szuka stabilizacji, a ja jeszcze nie myślę o zakładaniu rodziny. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę myślała o dzieciach i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi. Po prostu wiedziałam, że on nie szuka mnie, a mimo to on twierdził, że mnie kocha. No, kurde, niech zastanowi się, czego naprawdę szuka i szuka tego, a nie szuka czegokolwiek, bo ja nie chcę być kimkolwiek w czyimś życiu, tylko chcę być tą jedyną i ja szukam tego jedynego. Ostatni typ będzie trochę inny od pozostałych. Poprzednie typy były przedstawione w takiej, wiadomo, przerysowanej, żartobliwej formie, było w tym sporo narzekania. I chcę zakończyć to dobrym akcentem. Ostatni typ to mężczyzna, na którego zasługujesz. Taki, który przyjedzie po ciebie i zabierze na świetną randkę. Świetną nie ze względu na miejsce, nie ze względu na to, ile kasy wyda, tylko ze względu na czas, jaki spędzicie. Rozmowa będzie wspaniała. Każdy temat będzie intrygujący, choć nie we wszystkim musicie się zgadzać. Będziesz czuła się bezpiecznie, komfortowo. On również. Może nie będzie tych motyli w brzuchu, ale na pewno rozgrzeje ci serce. Będzie słuchał, pytał, mówił i ty również potem odprowadzicie do domu. Napisze dobranoc. Potem dzień dobry. Spotkacie się znowu i to jak najszybciej, bo oboje będziecie już tak z niecierpliwością czekać na to spotkanie, a potem zostaniecie przy sobie i znikną obawy. Nie będziesz dla niego tylko ciałem. Będzie kochał twoją duszę, twój charakter, twoje serce. Będziesz opowiadać mu o sobie, o tym, o czym zawsze bałaś się mówić, a on po tym wszystkim weźmie cię w ramiona i powie, że rozumie. I nie będziesz musiała wybierać między nim a sobą, bo będzie szanował twoje zdanie, twoje granice, twoje marzenia. Naprawdę ci tego życzę. I pamiętaj, że wszystkie nieudane randki Miały miejsce po coś. Nie traktuj tego tak poważnie. To były tylko spotkania. Śmiej się z nich. Pamiętaj, że każdy z nich cię czegoś nauczyło. Pokazało ci przede wszystkim, czego nie chcesz. Właśnie to doprowadzi cię do tej właściwej osoby. Dzięki temu ją rozpoznasz. Więc daj sobie czas, próbuj. Nie chodź na randki z nastawieniem, że to musi być to. Gdy porzucisz tą presję, to każdy niewypał będzie tylko zabawną historią, jak te, które opowiedziałam, a nie porażką, bo jeszcze naprawdę wiele przed tobą. Doświadczaj i poznawaj. Albo po prostu skup się na sobie, bo nie każdy musi randkować. Miłość możesz poznać wszędzie. Jeśli randki nie są dla ciebie, no to spoko. Nikt cię nie zmusza i ty nie zmuszaj samej siebie. Nie przejmuj się pytaniami rodziny, kiedy przyprowadzisz kawalera. Nie przejmuj się tym, że wszystkie koleżanki mają już facetów. Nie przejmuj się tym, że znajoma z podstawówki już wzięła ślub, bo nie wiesz, jak jest u nich w życiu. Ciesz się ich szczęściem, bo skoro im się udało, to tobie też się może udać. A może oni marzą o wolności, jaką masz teraz. Więc nie zazdrość innym, bo nie wiesz, gdzie oni chcieliby być. I nie bój się oczekiwać, nie bój się czekać. Nie bój się, że nigdy nie znajdziesz kogoś, kogo pragniesz. Bo skoro czujesz w sercu miłość do osoby, której jeszcze nie znasz, to na pewno gdzieś jest. Tylko też się musi jeszcze kilka razy rozczarować, żeby zrozumieć, czego naprawdę potrzebuje. Więc spokojnie, to tylko życie. Im więcej śmiechu, tym będzie dłuższe. Nie bierz wszystkiego tak do siebie. Trzymam kciuki, byście trafili na wspaniałych ludzi, z którymi stworzycie wspaniałą przyszłość. Do usłyszenia.